Kultury. Siemanko, tu Matt, podcast Rap Matters, portal brakkultury.pl. Okres świąteczny trochę wybił mnie z rytmu, dlatego wracam z hot take'iem, żeby się trochę rozruszać przed nagrywaniem już dłuższych odcinków, które są w przygotowaniu. Zacznijmy jednak też może od tego, że powoli zbliżam się do granicy 2000 subskrybentów na YouTubie i jak się uda przebić tę granicę, to odpalę live'a. Tam będzie Q&A oraz właśnie będą hot take'i, swoje pytania i swoje take'i możecie pisać w komentarzach tutaj oraz na Facebooku, Twitterze czy gdziekolwiek. Ja już je sobie znajdę i wybiorę najciekawsze i będę na nie odpowiadał, ewentualnie też na te, które będą padały w trakcie live'u, ale nie wiem jak to wyjdzie, nie obiecuję, bo nie mam zbyt wiele doświadczenia z live'ami i zobaczymy jak to będzie, niemniej sama akcja się odbędzie. No i tyle. Nowych take'ów raczej nie przybywa, ale przypominam, że ciągle możecie je wrzucać. Dzisiaj odgrzybuję jeden ze starszych, który brzmi tak. Ludzie słuchający raperów z SB Mafii i Que Quality to największa grupa ludzi bez własnych opinii po słuchaczach Step Records i to jest take, z którym się nie zgadzam i oczywiście już to uzasadniam. Przede wszystkim średnio podoba mi się to zestawienie dwóch tych fanbase'ów, bo według mnie to zupełnie inny typ słuchacza, szukający czego innego w rapie. No i oczywiście, skoro mowa o słuchaczach SBM-u, Que Quality, Asfaltu, Undergroundu, czy w ogóle słuchaczach czegokolwiek, no to będę się tutaj posługiwał wielkimi uproszczeniami, stereotypami i takim uśrednionym wizerunkiem słuchacza A czy B. No bo dobrze wiemy, że w życiu jest inaczej i to, czego słuchamy, to, czego lubimy, totalnie się miesza. No i można słuchać zarówno Stepu, jak i SBM Mafii, bo dlaczego by niby nie. Chociaż na pewno można mówić o jakichś tam wspólnych cechach, o banieczkach. To istnieje, ale ostatecznie no, każdy ma swój gust i wszystko może się mieszać. Ale no, spróbujmy jakoś tutaj do tego podejść i porównać te dwie grupy i zdecydować, czy mają opinię, czy nie mają opinii i czy idą po prostu za głosem swoich wytwórni. Dobra, słuchacz Stepu, od tego zacznijmy, to słuchacz taki, który stereotypowo słucha rapu ulicznego spod znaku Hadys, Buka, Picha, Beszczela czy nie wiem, Kajmana, czyli rapu, który kiedyś zdominował wyświetleniowo pewien okres w polskim rapie. To rap nastawiony na przekaz, na życiowe linijki, na tematykę blokowo-więzienno-gangsterską, prawiniacką. Bity były albo klasyczne, takie wiecie, klasyczne bęgery, ale jak przychodził czas na refleksję, to mieliśmy słynne, plumkające pianinka. Ten trend, rozpoczęty przez wcześniej wymienionych raperów, kontynuują z powodzeniem tacy raperzy obecni jak Intruz, Dedis, Dawid Obserwator czy Epis, Dym, KNF. I oczywiście zapominamy tutaj o tym, że Step wydawał też Popka, Pawbica, Tetrisa, Włodiego czy Okoliczny Element, bo tutaj chodzi o ten Step uliczny i ten take jest o tym i jak myślimy o słuchaczu Stepu, to nie chodzi nam o to, że ktoś słuchał Okolicznego Elementu, prawda? I teraz tak, czy słuchacze Intruza czy Dawida Obserwatora nie mają własnych opinii? No mają, oczywiście, że mają. Podoba im się taki, a nie inny rap. Co więcej, wydaje mi się, że oni po prostu potrzebują takiego rapu, takich, a nie innych treści, czy takiego wsparcia dawanego im przez raperów. Wiem, że słuchacze wyżej wymienionych są wyśmiewani, że to bezguścia, że łapią ten płytki przekaz i tak dalej, ale motywem przewijającym się gdzieś tam w komentarzach od takich zwykłych, szarych słuchaczy jest to, że rap Hady, Zbuka czy Intruza pomaga przetrwać trudne chwile, da się z nim utożsamiać i tak dalej. I choć to nie jest rap dla mnie, i chociaż dla mnie ten przekaz to jest zwykle przekaz nastolatka, i chociaż nie zamierzam, ja nie zamierzam, przestać się z tego naśmiewać i jak ktoś będzie walił jakieś głupoty, truizmy, czy jakieś próby nieudolne poetyzowania swoich tekstów wrzucać, to ja będę nagrywał prześmiewcze filmiki, bo mnie to bawi. Ale jestem w stanie pojąć, że ta muzyka pomaga, że jest dla kogoś ważna. No, ale to jedno, bo odbiegłem od pytania. Czy oni nie mają opinii? Mają opinię bardzo wyrobioną i wyrazistą, bo cały nowy rap im się nie podoba, bo nie jest prawdziwy, bo nie niesie przekazu, bo używa autotuna, chociażby. I to są proste kryteria, którymi kierują się ci stereotypowi, powtarzam stereotypowi, bo to jest ważne, bo nie wszyscy słuchacze. Jak wpada nowy gość, który jest prawdziwy i niesie za sobą przekaz, to go lubią, prosta sprawa. Jak pojawił się kiedyś w Stepie bałagane, to ludzie go olali, bo nie był prawdziwy, bo był inny i
tyle, po prostu. Nie był dla nich, więc no, jakąś opinię mają, tak? Nie są też w 100% zmanipulowani tym, że lubią wszystko, co wydaje Step. Nadmienię jeszcze przy okazji, że groźnym aspektem też tutaj jest to, że jakiś tam Dawid Obserwator, na przykład w kawałkach, czasami wrzuca jakieś szurskie treści i słuchacze w to w 100% wierzą, nie krytykują go za to, tylko jeszcze mu tam, wiecie, zbijają piątki, że no, faktycznie coś tutaj jest z tymi szczepionkami nie tak. No i to jest straszne i to też powinniśmy my, dziennikarze, krytykować i tyle. Słuchacze SBM-u, Quick Quality czy 2.1.5, bo ten take zestarzał się tak bardzo, że SB Mafia zdążyła się rozpaść troszkę i bardzo dobrze, to z kolei młodzi ludzie. I zasadnicza różnica między nimi a słuchaczami Stepu jest taka, że oni nie znają hip-hopu i nie są nim zupełnie zainteresowani. Może nie w 100%, ale raczej nie interesuje ich hip-hop, rap jako muzyka już tak. Współcześni licealiści, bo zdaje mi się, że to oni tworzą core słuchaczy Maty, Janka, rapowanie, BDS-a czy Wajka, wyrośli już na rapie. Dla nich to jest naturalny gatunek. Rodzice prawdopodobnie albo też słuchali rapu, albo przynajmniej nie traktują rapu jako coś dziwnego, bo moje pokolenie tak lekko nie miało i trzeba było gdzieś tam się tłumaczyć, dlaczego rap? Dlaczego Mateusz nie możesz normalnie na weselu bawić przy disco pole, czy tylko słuchasz tego rapu? To jest coś, przez co ja przechodziłem i całe moje pokolenie, bo nasi rodzice słuchali czego innego, ale dla tych młodych ludzi jest to, już nie jest to muzyka stricte buntu, tylko muzyka, której słucha każdy i muzyka, która ma służyć do zabawy i ma się jej przyjemnie słuchać i tyle. Ma się przy niej skakać na koncertach, ma być fajnie, miło, przyjemnie, nie ma co rozkminiać i tyle. Większość z słuchaczy nie ma problemu z tym, że na koncertach jest playback, tak czy inaczej robią moszpite, świetnie się na koncertach bawią. Te koncerty to nie jest tylko machanie łapami, jak to moje pokolenie robiło, więc mają się bawić, tyle. I to jest spoko, to jest ich wizja, bo przecież nie każdy musi być backpackerem. Też, żeby tak już nie spłycać tego wszystkiego i że tylko chcą się bawić, treść też dla nich jest ważna, bo słyszałem wiele opinii o tym, że Jan rapowanie to jest muzyka do utożsamiania się, treści przekazywane przez Matę są ważne, czy w ogóle jak ktoś rzuci jakąś fajną grę słowną, to też słuchacze SBM-u to doceniają jak najbardziej, bo czemu ma tak nie być, to nie jest tak, że totalnie to olewają, ale no, nie interesuje ich kultura hip-hop. No i właśnie, nie musi, mają do tego prawo, nie muszą znać historii polskiego rapu na wyrywki i nawet dobrze, że tego nie robią. No i nie muszą też słuchać dobrej muzyki, prawda? Mogą sobie słuchać Maty i uważać, że to jest spoko. Dobra. I znowu, to samo pytanie. Czy oni mają swoją opinię, czy jednak nie? Znowu, wydaje mi się też, że też te opinie mają i wydaje mi się, że o ile łatwiej jest SBM teraz wrzucić jakiegoś industry planta, czy wypromować kogoś pokroju Kini Zimera, Nypla, czy Young Leosi, to młodzi słuchacze też nie mają żadnego problemu z tym, żeby tych swoich idoli wielkich w bardzo krótkim czasie olać, nie słuchać ich, czy zacząć ich krytykować, czego przykładem jest na przykład Young Leosi ostatnio, czy to jak Nypel schoczył z jednym kawałkiem, był wiralem i zniknął i koniec, tyle. Nasze pokolenie, znowu stereotypowo oczywiście i upraszczam, bardziej się zżywało chyba z tymi postaciami, tutaj już niekoniecznie, no. Więc tak, to są ludzie, którzy też nie tyle słuchają muzyki, co konsumują popkulturę i znowu spoko, mają do tego prawo i tak jak ja dalej mam zamiar cisnąć Matę Rusinę, czy hejtować SBM dla samej przyjemności hejtowania, tak im ma się prawo podobać, a nie wiem, jakiś super poskładany napad na babel laika, czy wypełniony follow-upami kawałek Dinali mogą mieć gdzieś i takie jest ich prawo i tyle. Zatem konkludując ten odcinek, zarówno fani Stepu, jak i SBM-u, czy Quick Quality mają swoje opinie, mają własne zdanie, są po prostu targetem swoich wytwórni. Prawdopodobnie są w jakimś stopniu podatni na manipulacje ze strony lubianych przez siebie labeli, ale to też jest normalna sprawa. Wszyscy są mniej czy bardziej podatni na to, że słuchają ksywek, a nie muzyki. Każdy to ma, jak wasz ulubiony raper poleca kogoś innego, to też wy od razu jesteście nastawieni pozytywnie niż inaczej, nie? Słuchacze generalnie mają, to znaczy mamy, bo ja też oczywiście w tym jestem, problem z takim w 100% czystym odbieraniu muzyki. I to jest też normalne, bo muzyki słuchamy w jakimś tam kontekście, odbieramy ją inaczej, gdy jesteśmy na takim, a nie innym etapie życiowym, czy ideologia ma znaczenie. Odbieramy różną muzykę różnie
odnośnie wieku. Więc znowu, wydaje mi się to zupełnie naturalne, że ktoś słucha czegoś jednego, ktoś słucha czegoś innego. Natomiast wydaje mi się, że ważne w tym wszystkim jest to, żeby słuchać różnych rzeczy, by wyrabiać swoje własne, czy to pozytywne, czy negatywne zdanie i tym samym wyrabiać, czy też gruntować swój gust. Warto też sobie zdać sprawę z tego, że gust znacząco ewoluuje. Jest mnóstwo płyt, które kiedyś uwielbiałem, a teraz są mi obojętne, czy też w drugą stronę. No i przede wszystkim, tak jak już mówiłem, wydaje mi się, że nie każda osoba lubiąca muzykę musi być osobą wczutą w muzykę. Znowu, to jest prawo każdego słuchacza i no, gust ma każdy. Każdy ma swoją opinię. No, nigdy nie jest tak, że da się komuś tak w 100% wrzucić coś i on to lubi albo tego nie lubi. Ale no, zakończmy może stwierdzeniem, by nie hejtować słuchaczy, bo to oni niczemu są winni. Krytykujcie wytwórnie, krytykujcie raperów, krytykujcie media. Do tego macie prawo, pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. I oczywiście rozumiem, że banieczki fanów robiących ze swoich idoli bożków są super irytujące, bo też o to chodziło w tym take'u, że z osobami, którzy są ślepo zapatrzeni w raperów ze Stepu czy w raperów z SBM, nie da się ich przekonać do tego, że oni są słabi. Zresztą to dość dziwne. Jak ktoś kogoś lubi, a my mówimy, że nie, to jest słabe, to oczywiście od razu stawiamy go w takiej kontrze, że ciężko się z tym kłócić i ciężko kogoś przekonać do tego. Ale znowu, bo o ile każde psychofaństwo jest złe, to wydaje mi się, że każdy z nas miał taki etap psychofaństwa. To jest też jakaś tam naturalna, to słowo chyba dzisiaj odcinka, faza bycia słuchaczem. Dobra, trochę zawiły ten odcinek, ale mam nadzieję, że przekazałem to, co myślę. Najwyżej będę się tłumaczył w komentarzach. No i tyle. Przestańcie słuchać karty na czasie, zacznijcie słuchać tego, co lubicie. Nie słuchajcie ksywek, nie słuchajcie cyferek, tylko po prostu dobrego rapu. Zapraszam na Patronite'a, gdzie możecie wspierać Rap Matter. Zapraszam na swoje social media, czyli na Instagrama, Twittera, Facebooka oraz na Discorda Brak Kultury. Zostawcie suba, żeby zbić w końcu te 2K. No i lecimy z tym live'em. Wtedy elo, na razie.